OK, teraz zajmijmy się z dostosowaniem nowego repozytorium. Jak widzimy, możemy sprawdzić status zalogowania. Niestety nie rozpoznaje, dlatego że musielibyśmy się zalogować na jakiś serwer. Jeżeli mamy, w przypadku kiedy mamy założone dwa konta, możemy użyć polecenia rhc setup -l i nazwa naszego nowego użytkownika. W tym przypadku na przykład gmail.com. Dobrze, co tu zrobiliśmy? Możemy sprawdzić, czy jesteśmy na jakimś serwerze. RHC serwer. Sprawdźmy status. Zalogowani jesteśmy i uruchomione są usługi. Natomiast teraz RHC account logout. OK, teraz gdybyśmy uruchomili ponownie status, widzimy, że próbuje się logować do domyślnej lokalizacji. Spróbujmy zatem wpisać nasze hasło. Nie pasuje. Dobrze, spróbujmy zatem wpisać drugie hasło do nowego konta. Wierzymy, że nam się zalogowało. I teraz tak, gdybyśmy chcieli zalogować się do konkretnego na serwer, konkretną aplikację, na konkretnym użytkowniku, wpisujemy rhc setup -l i następnie team20@gmail.com. Jak widzimy, prosi nam o podanie, wciskamy Enter, nasze hasło, potwierdzenie, czy chcemy utworzyć nowy token, autoryzacja. I widzimy pewne dane, że jesteśmy, nasz klient jest skonfigurowany. Jak również widzimy tutaj naszą domenę, pod którą jest używana aplikacja. Wylogujmy się na chwilę. Dobrze. I teraz, gdybyśmy chcieli utworzyć repozytorium, musimy dodać klon i przechodzimy do naszych ustawień. Shift. Logujemy się. Widzimy naszą aplikację. Wchodzimy i mamy tutaj nasz kod, gdzie możemy sklonować z repozytorium. Robimy kopiuj a następnie w tej tabeli wpisujemy ścieżkę i gdyby okazało się, że wystąpi nam niezgodność z naszym kluczem, musimy wygenerować albo przez launch SSL Agent, albo i wtedy wygenerować nowe klucze lub sprawdzić właśnie, czy nie mamy tutaj czasami zalogowanej sesji. Jeżeli tak, należałoby tutaj wylogować się i teraz następnie robimy klon i jak widzimy tutaj akurat mamy utworzone repozytorium. W celu dodania do naszego repozytorium nowych rzeczy możemy przejść do tapicerka PHP WP Content, Teams, One Engine, widzimy, dodamy, a później dodamy również plugins. Na razie wpisujemy, zaznaczamy nowe zmiany. Dobrze. Robimy commit i wpisujemy komentarz. Dodano nowy szablon. I wysyłamy. Zostały atakowane, do wysłania przygotowane i wysyłamy, jak widzimy, do takiego repozytorium. Dajemy OK. Możemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. OK. I widzimy, że nam tutaj ładnie połączył się i wysłał zawartość. Możemy teraz sprawdzić, logując się po PuTTY. Uruchamiamy nasze PuTTY. Musimy tylko dać nową sesję. Widzimy Remote Access, kopiuj. Przechodzimy na nasz adres, wykasowujemy sesję, wpisujemy www.tapicerka.rhc.cloud.com. Robimy save, ale dodatkowo jeszcze musimy dodać klucz SSH, hotkey, prywatny klucz autoryzacji, i mamy tutaj SSH tapicerka. Powrócimy do, zapisujemy, robimy open. OK, jeszcze raz pokażę, jak tutaj zalogować się po PuTTY, a mianowicie wybieramy PuTTY, tak, wpisujemy, ładujemy tapicerka, logowanie wzięte z tutaj z tego bez opcji SSH, a następnie wybieramy SSH, outkey i private key wygenerowane wcześniej dla naszego konta. I gdy już to mamy, wybieramy Open. I teraz nasz agent zalogował się. Widzimy tutaj nasz adres hostingu i tu nasze konto. I możemy sprawdzić, przechodząc do, wyświetlając nasze repozytorium app root ls cd repo ls cdpgp ls wp content cd imes. Jak widzimy, mamy tutaj One Engine zip. Zobaczmy, czy również mamy jakieś pluginy. Widzimy, mamy tylko Akismet i parę plików. Teraz weźmiemy, skopiujemy sobie z poprzedniego repozytorium blog php wp content plugins i tutaj możemy skopiować wszystko oprócz tych dwóch plików. Robimy kopiuj. I przenosimy to wszystko do plugins. Dobrze. I teraz wybieramy. Jeszcze raz widzimy, mamy nowe narzędzie, nowe pliki do dodania, a w tym momencie mamy plugin. Wybieramy add u góry lub tutaj, żeby dodać do repozytorium, do wysłania. Przygotowujemy, cały czas jest ładowane. I wyślimy commit. OK. Jak również widzimy, że naszym globalnym ustawieniem podpisywanym, jak będzie przez rob request, możemy to również zmienić w ustawieniach, ale niech będzie, że ten użytkownik będzie rob request. Dobrze, teraz spróbujemy dodać, opisać, dodano nowe pluginy i robimy commit. Widzimy, że są one gotowe do wysłania. Mówimy push i klikamy OK. W tym momencie powinniśmy trochę poczekać, 11 mega, więc powinno to trochę potrwać. I po wysłaniu na serwer będziemy widzieć tutaj w PuTTY, czy coś już się dzieje. Może się zdarzyć również, że tutaj serwer wysyła do naszego repozytorium zdalnego i zatrzymuje usługę, ale później automatycznie zostanie ona uruchomiona. OK, widzimy, że zostało to wysłane na nasz serwer. Możemy teraz sprawdzić. Exit. Jeszcze raz zalogujmy się po PuTTY. Okay. I jak widzimy, mamy wszystkie nasze repozytoria, ale żeby wszystko było zgodne, dajmy jeszcze uprawnienia na katalogi RF dla WP Content. Przepraszam. Pomyliłem się. Oczywiście, że nie to, tylko checkmod 75 rf WP content. I teraz możemy wyświetlić. Jak widzimy, tutaj daliśmy nowe, ustawiliśmy 755 na katalogi, więc również tutaj dostały. Dzięki temu po odpaleniu naszej aplikacji Witaj Świecie admin, wp-admin wpisujemy hasło, zapisz i teraz możemy przejść do naszych wtyczek, zainstalowane wtyczki. Przede wszystkim chcemy włączyć włączamy Contact Form. Wygląd możemy zmienić. Widzimy, mamy wersję WordPressa, ustawienia. Weźmy na razie język English. Pierce tym. I jak widzimy, mamy naszą One Engine. Sprawdźmy, czy możemy uruchomić. Mamy tutaj do zainstalowania jeszcze Contact Form. Niestety nie dodaliśmy go wcześniej. Możemy to sprawdzić, przechodząc na plugins. Mamy zainstalowane Active. Plugins. I jak widzimy, zainstalowane zostały Contact Form i automatycznie również została nam przypisane jak widzimy, mamy możliwość zmiany poszczególnych danych tego tutaj. Spróbujmy zobaczyć, jak wygląda teraz strona. i widzimy, że ładnie wszystko się załadowało. Możemy powrócić teraz do naszego panelu. Także w ten sposób dodaje się, zaktualizowaliśmy nową stronę, dodaliśmy repozytorium i to na tyle. Dziękuję.